Cześć, z tej strony Tomek Kałuża z RevenueDlaHoteli.pl. Witam Cię w drugim odcinku Excelowych Torków. Mam nadzieję, że po pierwszym odcinku już wiesz, jak szybko obliczyć wartość sprzedanych śniadań dzięki formule suma jeżeli. Natomiast dzisiaj pokażę Ci, jak utworzyć wykres typu kombi. Troszkę inna rzecz, ale mam nadzieję, że równie przydatna. Przejdźmy zatem do naszego zadania. Poniżej podano ilość oraz wartość rezerwacji dokonanych w poszczególnych miesiącach w 2020 roku. Nasze zadanie polega na tym, aby przedstawić wartości na jednym wykresie. Zobaczmy, jak zbudowana jest nasza tabela z danymi. Pierwsza kolumna są to miesiące, w których dokonywano rezerwacji. Kolumna druga jest to ilość tych rezerwacji, natomiast kolumna trzecia jest to wartość tych rezerwacji. Zatem przedstawiając takie dane na wykresie, pewnie będzie to zrobione w taki sposób, że miesiące będą etykietami, natomiast ilość i wartość będą to dwie serie danych, które musimy przedstawić na jednym wykresie. Nie pozostaje nic innego, jak przejść do zakładki właśnie wstawianie, a następnie do sekcji wykresy. Dla potrzeb tego zadania wybierzmy podstawowy wykres liniowy, czyli będzie to pierwsza opcja po lewej stronie. Wybierając taki wykres, pojawiło się białe, czyste pole, dlatego że nasz wykres nie posiada jeszcze żadnej serii danych. Aby dodać serię danych do wykresu, klikamy w to białe, puste pole prawym przyciskiem, a następnie przechodzimy do zakładki Zaznacz dane. W tym miejscu pojawia się pole, dzięki któremu będziemy mogli dodać do wykresu nasze serie danych. Pamiętaj, że pierwszą serią jest ilość, a drugą serią jest wartość. Dodajmy więc naszą pierwszą serię danych, ilość. Nazwijmy tą serię w taki sam sposób, jak nazwana jest kolumna, a następnie określmy, które dane mają znajdować się w tej serii. Będą to więc wszystkie liczby, które znajdują się w drugiej kolumnie. Klikając przycisk Enter, możemy zobaczyć, że na wykresie już pojawiła się niebieska linia, która symbolizuje cyfry z drugiej kolumny. My musimy jednak dodać na tym wykresie również wartości z kolumny trzeciej. Dodajmy więc taką serię danych. Nazwijmy ją w taki sam sposób, w jaki nazwana jest nasza kolumna w tabeli i następnie określmy cyfry, czy też liczby, które mają znajdować się w tej serii. Będą to zatem liczby z kolumny trzeciej. Po naciśnięciu przycisku Enter zobaczmy, że owszem, taki wykres został utworzony, ale jest on dla nas zupełnie nieczytelny. Wracając na chwilkę do tabeli, zobaczmy, jak zbudowane są nasze dane. Zobacz, że cyfry, czy też liczby z kolumny ilość są to wartości, które mieszczą się w przedziale powiedzmy od 20 do prawie 60, czyli dosyć małe. Natomiast zobacz, że skala cyfr, czy też liczb, które znajdują się w kolumnie trzeciej, jest zupełnie inna. Te z kolei przedstawiane są w tysiącach. Zobacz, że nasz wykres, który się utworzył, to oś danych, która znajduje się tutaj po lewej stronie, została odniesiona właśnie do wartości kolumny trzeciej. Można to zobaczyć nawet poprzez szybkie prześledzenie tych skoków na osi, które są tutaj, czyli od 5000 do 45. Zatem zobacz, że nie ma takiej możliwości, aby do tej samej osi i tej samej skali wartości danych odnieść nasze liczby, które znajdują się w kolumnie drugiej. Owszem, nasz wykres to zrobił, tak? I jest to tutaj pokazane przez tą niebieską linię, ale jest to zupełnie nieczytelne, bowiem te cyfry są tak małe, że nie ma szans, aby cokolwiek na tym wykresie odczytać. Dlatego z pomocą przychodzi wykres typu kombi. Polega on mniej więcej na tym, aby po prawej stronie utworzyć kolejną pionową oś, ale ze skalą właściwą dla tej serii, która nie została przedstawiona na tej osi pionowej pierwszej. Aby to zrobić, należy kliknąć na wykres w dowolnym miejscu, następnie przejść do zakładki Wstawianie i w sekcji Wykresy możemy przejść do tego małego przycisku w prawym dolnym rogu. Klikając go otrzymujemy okno, w którym możemy wybrać rodzaj wykresu, który nas interesuje. Pamiętasz, że nasz wykres jest to obecnie wykres liniowy, natomiast nas interesuje właśnie wykres typu kombi. Klikając w to miejsce, czyli wykres typu kombi, pojawia się okno, w którym możemy wybrać, na jakim wykresie przedstawić nasze serię danych. Ja proponuję, aby zrobić to tak, że ilość, czyli te cyfry z kolumny drugiej, tak jak było to początkowo, przedstawimy na wykresie liniowym, natomiast wartości tych rezerwacji przedstawimy na podstawowym wykresie kolumnowym. To natomiast nie załatwia sprawy, dlatego że pozostaje jeszcze jedna rzecz. Tą serię, którą nazwaliśmy ilość i którą chcemy przedstawić na wykresie liniowym, musimy zaznaczyć jako oś pomocnicza. Dopiero klikając tą opcję tutaj, my tworzymy po prawej stronie wykresu tą dodatkową oś, która będzie miała zupełnie inną skalę. Naciskając przycisk OK, możemy zobaczyć, że właśnie w taki sposób otrzymaliśmy piękny wykres typu kombi. Zobacz, że ta oś po lewej stronie, ona jest właściwa dla serii danych wartość. Natomiast ta oś po prawej stronie jest właściwa dla serii danych ilość. I jest to właśnie nasza oś pomocnicza. Dopiero w taki sposób możemy przedstawić te dwie serie danych o zupełnie różnej skali na jednym wykresie. I to jest właśnie wykres typu kombi. Na dzisiaj to wszystko i mam nadzieję, że przyda Ci się to w budowaniu wykresów w Twojej codziennej pracy. Ja jeszcze tylko na koniec zapraszam Cię do odwiedzenia strony RevenueDlaHoteli.pl, następnie przejścia do zakładki Szkolenie Revenue bądź Szkolenie Excel i pozostawienie swojego adresu mailowego. Każdy, kto zostawi tam adres mailowy, może liczyć na odpowiedź zwrotną ze specjalnym kodem zniżkowym na organizowane szkolenia. Program takich szkoleń można przeczytać poniżej, natomiast jeszcze niżej można zobaczyć najbliższe terminy szkoleń. Pamiętaj, że pierwsze szkolenia ruszają już w sierpniu, a ilość miejsc jest ograniczona, więc zapraszam do rejestracji. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. Trzymaj się i powodzenia w tworzeniu wykresu typu kombi. Cześć!